Unii Europejskiej wprowadzić zakaz upraw GMO. I w tym momencie ta debata powinna się skończyć. Znaczy jest kolejne pytanie, które powinniśmy sobie zadać. W jaki sposób uniezależnić się od importu soi GMO z zagranicy? No ale tutaj panowie posłowie i pan senator Krzyścikowski już nam powiedzieli, prawda, że jest program rządowy. Ten program trzeba jeszcze tak wesprzeć, żeby były realne zachęty dla polskich rolników. Można myśleć o imporcie soi tradycyjnej, nietransgenicznej, nie GMO, na przykład z Ukrainy. Pani profesor, przepraszam, że wejdę w słowo, ponieważ słyszę, że jakość tego połączenia jest nie najlepsza. Ja proponuję, aby nawiązać to połączenie za chwilkę jeszcze raz, a w międzyczasie na ten temat, o którym pani tutaj również mówi, z panem senatorem, który na tym posiedzeniu z panem prezydentem był, też kilka kwestii wyjaśnimy. Za chwilkę również z panią się połączymy, dobrze? Dobrze. Panie senatorze, pan również był na tym posiedzeniu, na tej debacie z panem prezydentem. Jakie tutaj opinie i wnioski? Zostałem zaproszony przez pana prezydenta, więc trudno odmawiać prezydentowi, żeby nie być na debacie, która rzeczywiście jest naszym punktem takim bardzo istotnym, ważnym dla rolnictwa polskiego. Tym bardziej, że już wspomniałem tu wcześniej na temat importu pasz, który jest ogromnym problemem i tu pani profesor wskazała jeszcze jedne elementy, które mało podnosimy, ale o których trzeba. I w związku z tym wyrażam też swój pogląd na ten temat do pana prezydenta. Co prawda ta debata trwała dłużej w dwóch częściach. Pierwsza część trwała, gdzie pani profesor miała możliwość bezpośrednio do pana prezydenta wypowiedzieć swoje stanowisko. My jako druga część, tak zwani doproszeni goście, nie uczestnicy bezpośrednio w panelu, mieliśmy możliwość wypowiedzi swoich i było bardzo wiele pytań, właściwie wypowiedzi i pytań też również, które stwierdzały, że trzeba od tego odejść, trzeba do tego dalej, tego nie kontynuować. Wykazane przez panią dyrektor tutaj z Departamentu Prawnego właśnie stanowiska trzy możliwości zastosowania przepisu i wygranego wyroku. Czyli polskiego wygranego wyroku. Dla jasności. Że można wprowadzać. Panie senatorze, dla jasności. Bój idzie o to, że są tacy, którzy mówią, że nie możemy zakazać, bo nas Unia Europejska ukarze i koniec, kropka. Ale mamy spór natomiast na dwóch płaszczyznach. Tak. Na dwóch płaszczyznach. Jedna płaszczyzna to, że próbują nas skarżyć za to, że my nie wprowadzamy przepisów i to jest właśnie ten ból, że my nie chcemy wprowadzić, chodzi o ustawę nasiennictwa, która jest też wpisany zakaz obrotu i zakaz używania nasion, czyli tutaj siania i uprawiania, to jest ten zakaz wpisany. I tu jest ten spór, który się dyskutuje o tym i pan prezydent przekazał w tej chwili projekt nowej ustawy o nasiennictwie, która nie jest zmieniona prawie niewiele w poprzedniej wersji, która była uchwalona przez Sejm, którą myśmy zaskarżyli do pana prezydenta i pan prezydent nie podpisał, chociaż się wymigiwał tutaj różnymi zasadami, uznał, że jako bubel prawny, więc nie podpisał tej ustawy, ale przygotował nowy. Co prawda nie ma zapisu tutaj przez pana prezydenta i pan prezydent to cytował na swoim, zapisu nie ma, żeby były rośliny dopuszczane do obrotu i stosowane do wysiewu. Natomiast żądał pan prezydent, żeby te uregulowania znalazły się w kompleksowej ustawie, która ma się znaleźć o uprawach roślin genetycznie modyfikowanych. W kompleksowym rozwiązaniu. Czyli tu pan prezydent robi takie uniki, mówiąc, że nie, tu ja się nie zgadzam na takie rzeczy, ale niech tu rząd przygotuje... Powinna brzmieć, tylko zakazuje się ich do widzenia. No. No tak, ale ten zakaz jest wprowadzony dzisiaj. I dlatego jest spór między Komisją Europejską a Polską, żeby wprowadzić obrót nasionami genetycznie modyfikowanymi. My się na to nie zgadzamy. Ten zapis jeszcze za Prawa i Sprawiedliwości był wprowadzony i istnieje do dnia dzisiejszego i to jest spór. A druga rzecz to jest dokumenty, które dopuszczają możliwość unijne, że każdy kraj może zakazać uprawy, odwrotne działanie. Dopuścić do obrotu chcą, ale zakazać odwrotnie, żeby nie można było uprawiać tych roślin. Tu jest ten spór między prezydentem, między rządem, a między opozycją, która się nie zgadza na takie zapisy, bo jeśli dopuścimy do obrotu, to potem natychmiast pójdzie... Przepraszam, panie senatorze, to koalicja rządząca chce dopuścić do obrotu, ale nie chce dopuścić do wysiewu, tak? Ale chce zarejestrować odmiany. To się robi, czy ja, chce zarejestrować odmiany, w związku z tym to jest takie oszustwo, moim zdaniem, bo jak zarejestrujemy odmiany, które są obowiązujące w Unii Europejskiej, to jednoznacznie możemy
powiedzieć, że tak samo można będzie uprawiać. Więc tak nas pan minister rolnictwa też mydli, też nam to przecież w czasie prac w Sejmie przekazywali nam tutaj dokładnie. Zróbmy, że będzie obrót, ale że nie będzie stosowania nasion. Aha, więc to jest takie oszukiwanie nas tutaj. Dlatego nie było zgody naszej. Na to się nie zgodziliśmy i zawetowane dzięki panu prezydentowi. Ta ustawa o nasiennictwie jest zawetowana i teraz te kary, sankcje są właśnie względem tego, że nie ma przepisów o nasiennictwie, nie ma przepisów o tym obrocie, więc tu jest. A druga sprawa to co stosowania roślin, co do uprawy, uwalniania GMO. I tu przepisy i nawet wygrana sprawa polska, która mówi, że możemy to stosować. I jest tyle uchwał, sejmików możemy, i tak dalej, które naciski społeczne, żeby stosować przepisy, które zakazują uwalniania roślin genetycznie modyfikowanych do środowiska. Połączmy się ponownie z panią profesor. Witamy serdecznie. Czy słyszymy się? Tak, witam, jestem. Połączenie słyszę, że jest o wiele lepsze. Przepraszamy za tamto. Wynika ono po prostu z przekaźników już telefonii komórkowej. Panie profesor, kontynuujemy nasz wątek spotkania z panem prezydentem i również tutaj informacji prasowej, jaka się ukazała na ten temat. Jak pani, jako uczestnik tej konferencji, znaczy tej debaty, ocenia to, co dotarło do przeciętnego odbiorcy, przeciętnego Polaka z tej debaty? No więc właśnie ja sobie uświadomiłam, że ludzie jechali z całej Polski, tak? Zaproszony był na przykład profesor z Wrocławia, który jechał w jedną stronę 5,5 godziny pociągiem, żeby przyjechać tam na debatę, gdzie pozwolono mu przez 2 minuty zabierać głos. I wiele osób po prostu dołożyło wszelkich starań, żeby tam być i powiedzieć, dlaczego w Polsce nie powinno być upraw GMO, a media głównego nurtu podały do wiadomości publicznej notatkę prasową, która pochodzi z kancelarii prezydenta i myślę, że ta notatka powstała przed debatą. Tam nie ma żadnych szczegółów, nie podano żadnych szczegółów odnośnie tego, co było na debacie, tych głosów społecznych, głosów naukowców, którzy się sprzeciwiają, innych głosów. Po prostu to jest stan taki sprzed debaty, więc no niestety to w złym świetle stawia jakość debaty publicznej w Polsce, bo po co ta debata, jeżeli potem media nie powtarzają, co było na debacie. Jestem tym rozczarowana. Taka patiomkinowska trochę ta debata, taka chyba, nie wiem, pod publiczkę w takim wypadku, no bo jeśli się robi debatę tylko po to, żeby przeciętny później widz, człowiek nie mógł wiedzieć, o czym tam była mowa, kto jakie zabierał stanowiska, jakie argumenty były za, jakie były przeciw, no to myślę, że tak jak pani powiedziała, no po co taka debata? Znaczy myślę, że tutaj to jest rola mediów, które po prostu no nie stanęły na wysokości zadania. No bo panu prezydentowi jednak należy się no, jakieś uznanie za to, że tę debatę zorganizował, że chciał tej debaty, że był na niej, słuchał. Natomiast mówię, media poszły na łatwiznę i najważniejszych przekazów, które padły w czasie tej debaty, społeczeństwo nie miało szans usłyszeć. No tak, ale jakaż to różnica, jeśli by później pan prezydent powiedział, że jest zdecydowanie przeciw, a media pokażą, że to jest błędna decyzja, że jednak trzeba być za i skutek jest potem zawsze ten sam. Ale panie redaktorze, mamy przecież tutaj telewizję Trwaj, w której jesteśmy i dziękujemy panu, że pan ten temat podniósł, że możemy dzisiaj do radiosłuchaczy, do widzów telewizji Trwam przekazywać te informacje. To jest jedyne medium w Polsce, które właśnie boryka się z tym dostępem choćby do multiplexu. Widzimy, dlaczego nie ma możliwości uzyskania, bo tu jest prawdziwa możliwość powiedzenia prawdy, przekazania widzom informacji rzetelnej. I macie państwo bezpośredni przekaz nasz, czy pani profesor, która dzwoni i wielu innych osób i nawet na stronach internetowych Koalicji Wolnej od GMO, która tam jest oburzona, że nie została doproszona i wiele innych instytucji, które chciało wyrazić. Ale ja uważam, że ta debata troszkę przyniosła efekt, dlatego że nie pokazano drugiej strony. A gdyby było tak, że tam wygrałaby ta strona zwolenników, ja to nazywam merytorycznie dyskusji, to byłoby wielkie halo i pokazywane w drugą stronę, ale że jest klęska, więc przemilczają. Przemilczano. Pani profesor, jesteśmy jeszcze. Czy w tej kwestii jest jeszcze coś, co pani by chciała tutaj dodać, co jest bardzo no, istotne w tej kwestii? Jeszcze chcę wrócić, bo na początku była mowa o tym, że Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk wydał stanowisko popierające
wspierające biotechnologię w ogóle i uprawy roślin modyfikowanych genetycznie w szczególności. Warto przypominać też przy każdej okazji o tym, że nie ma jednomyślności wśród polskich naukowców zrzeszonych w Polskiej Akademii Nauk, bo z kolei Komitet Ochrony Przyrody wydał jednoznaczne stanowisko, że jest przeciwny i że domaga się wprowadzenia wieloletniego moratorium na uprawy GMO, żeby dać czas na porządne badania dotyczące bezpieczeństwa tej żywności i że i nawet nie kwestionując tego, już nie potrzeba badań, bo wiemy, że to, co nazywane jest koegzystencją, czyli żeby bez szkody mogła istnieć obok siebie uprawa tradycyjna i uprawa GMO, to się po prostu nie udaje. Tutaj już nie ma wątpliwości, że ta koegzystencja jest niemożliwa, bo zawsze dochodzi do pomieszania i zawsze ponosi straty rolnik tradycyjny. Tradycyjny rolnik, który po prostu niczym nie zawinił, będzie ponosił koszty tego, że jakiś zagraniczny koncern zarabia na sprzedaży ziarna GMO i że ktoś w Polsce to uprawia. Także przypominam o tym, że nie ma jednomyślności wśród naukowców. Wielu naukowców uważa, że wprowadzenie upraw GMO jest pochopne. Dziękuję pani profesor za rozmowę z panem Bogiem. Dziękuję. I mamy w tej kwestii, myślę, teraz jasność. Panie pośle. Pan poseł Kazimierz Gołąbiec. Szanowni Państwo, ja jeszcze dodam, że prawie 70% polskiego społeczeństwa jest przeciwko GMO. I pamiętamy, kiedy była procedowana ustawa o nasiennictwie i ten zapis, który pozwalał na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dystrybucję i składowanie nasion genetycznie modyfikowanych, on wzbudził kontrowersje nie tylko wśród nas, posłów, ale również wśród społeczeństwa. I społeczeństwo poprzez protesty między innymi pod Sejmem, różnego rodzaju stowarzyszenia, przyszły i zaprotestowały, żeby nie było upraw genetycznie modyfikowanych na terytorium Polski. To jest bardzo ważne, o czym pan poseł mówi, bo to jest tak, no nie tylko społeczeństwo jako, ktoś powie, tłum, ale rzesza ludzi tak naprawdę, która jest świadoma i w pewnej kwestii zabiera głos, a więc to musiała też przemyśleć, ale no wiele różnych organizacji, instytucji, które mówiło bezpośrednio, że jest przeciwne. Przecież wszystkie jeszcze sejmiki województw. Rady powiatów, rady gmin podejmowały stosowne uchwały. Izby rolnicze, żeby na terytorium związki zawodowe, żeby na terytorium Polski nie było upraw genetycznie modyfikowanych. I tak jak pani profesor wspomniała, niektóre kraje Unii Europejskiej, bo też jako członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej, mamy te dane, między innymi Niemcy, Francuzi, Austriacy, Włosi, Węgrzy są przeciwko uprawom genetycznie modyfikowanym. Dlaczego my to mamy wprowadzać na siłę? Jeszcze dodam jedną rzecz, że absolutnie Komisja Europejska nie zmusza nas do takich upraw. Jest to do wyłączności danego kraju członkowskiego. I jeżeli uznamy, że nie, to nie powinniśmy tych upraw stosować. I spuentuję to tym, żebyśmy nie poprawiali Pana Boga i Matki Natury i żebyśmy na siłę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie wprowadzali upraw genetycznie modyfikowanych, bo nawet tutaj z wypowiedzi, czy pani profesor, czy z wypowiedzi innych naukowców, z różnego rodzaju opracowań, wiemy, że to te organizmy są szkodliwe czyli dla człowieka i dla zwierząt. Czyli w rozmowie nie dajmy się wprowadzić w kozi róg, że tu jesteś przeciwko postępowi, nauce, ja chociażby nie wiem, jakich tu wielkich kwantyfikatorów użyli, tylko owszem, spokojnie, co do nauki, badania, co do medycyny, wykorzystania do produkcji hormonów wzrostu, to tak. A co innego, jeśli GMO w uprawach polowych, za chwilkę pan poseł jeszcze Doleta, a jeszcze tylko zaprosimy naszych widzów również do telefonowania i oddajemy głos. Zapraszam do współtworzenia tej audycji przez łączność telefoniczną 56, to numer kierunkowy do studia, następnie 654-68-17, powtarzam, 56-654-68-17. Proszę bardzo. Jeszcze pani profesor zwróciła na jedną ważną rzecz, mianowicie na czynnik społeczno-ekonomiczny. Otóż trzeba powiedzieć, że wysiane ziarna GMO, one oczywiście skiełkują, rośliny będą plonować, ale na drugi rok trzeba znowu zakupić nowe ziarna genetycznie modyfikowane i ich wysiać. Nie można tych samych ziaren wysiewać wielokrotnie. I to co najmniej z dwóch powodów. Tak. Z jeden powodu, że może być marker śmierci w tych nasionach, że one nie zaplonują już na przyszłość, a drugie, że jest patent.
Tak, i nie skiełkują. I co się stało w Indiach? Bo to też trzeba powiedzieć, że namówiono wiele rolników w Indiach, żeby wysiali właśnie nasiona genetycznie modyfikowane, chodziło o kukurydzę. Oczywiście pierwszego roku plony były w miarę dobre, ale już następnego roku wykorzystali te same rośliny i te rośliny nie wzeszły. I później ci rolnicy zbankrutowali, z tego tytułu było wiele samobójstw. Bardzo też polecam taką książkę Nasiona kłamstwa, w której wszystko dokładnie jest opisane, jak tego typu nasiona, jak tego typu rośliny wpływają również na ten czynnik społeczno-ekonomiczny negatywnie.